Choć samorządowa kampania wyborcza jeszcze oficjalnie się nie rozpoczęła, to w niektórych miastach kandydaci już zapowiadają swój start. Tak jest m.in. w Jaworznie, Zabrzu czy Gliwicach. Roszady są też w Tychach. Paweł Jędrusik. Od dziś pełniącym obowiązki prezydenta Tychów jest Maciej Gramatyka. To decyzja premiera Donalda Tuska. Były zastępca Andrzeja Dziuby zastąpił na tym stanowisku Bogdana Białowąsa. To nie będzie czas na rewolucję, to nie będzie czas na jakieś wielkie zmiany, a bardziej po prostu sprawne funkcjonowanie, by mieszkańcy nie odczuwali żadnych różnic w stosunku do tego, co było wcześniej, w czasie, kiedy prezydentem był Andrzej Dziuba. Z kolei w Jaworznie start ogłosiło już dwóch kandydatów. Pierwszy to Łukasz Jamrozik z Polski 2050, a drugi Michał Kirker, do tej pory dziennikarz i aktor. Będziemy starali się pokazać program i nowe rozwiązanie dla mieszkańców. Myślę, że tak samo atrakcyjne, jak i skuteczne, co przełoży się na ich komfort życia. Po tylu latach pracy w Jaworznie dostrzegam pewne problemy i uznałem, że warto tym głosem mieszkańców być i warto podjąć to w jakimś stopniu ryzyko i spróbować zmienić Jaworzno po prostu na lepsze. Moim celem jest po prostu zbudowanie pewnej tożsamości kulturowej mieszkańców, żeby w tym mieście coś się działo, żeby ci mieszkańcy mieli to poczucie, że Jaworzno nie jest tylko miastem sypialnią. Zmian chcą też niektórzy w Zabrzu. Po raz kolejny w wyborach samorządowych wystartować zamierza Kamil Żbikowski. Ja sam interesuję się tym, jak funkcjonują miasta dobrze zarządzane, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Wiem, jakie są obecne trendy i możliwości rozwoju miast i obszarów miejskich. No i frustruje mnie to, że Zabrze jest zarządzane w sposób bardzo staroświecki i błędny w wielu dziedzinach. Na razie nie wiadomo, jaki będzie termin wyborów samorządowych. Premier Donald Tusk wskazał, że odbędą się one najprawdopodobniej 7 lub 21 kwietnia.